Czołem strażacy! Czołem, panie prezesie! Świętego Zygmunta w Opinogórze na tej uroczystej mszy świętej pragnę powitać wszystkich zebranych gości i zaprosić do wspólnej modlitwy. A modlimy się w bardzo ważnej intencji o błogosławieństwo Boże dla naszej ojczyzny, dla Polski, o pokój na świecie, który po raz kolejny zagrożony. Znamy sytuację w Syrii, obawiamy się eskalacji tego konfliktu. Modlimy się za tą naszą małą ojczyznę, w której się znajdujemy, za nasz powiat, naszą gminę, za mieszkańców Dzbonia, za wszystkich członków straży pożarnej, zarówno tej państwowej, jak i ochotniczej, aby nas strzegła i broniła od złego. Modlimy się o godność dla tego sztandaru, który zostanie poświęcony. Jako proboszcz parafii zatem na początku tej mszy świętej pragnę powitać wszystkich zebranych gości, przedstawicieli władz państwowych z panem ministrem na czele. Bardzo serdecznie witamy przedstawicieli władz samorządowych z panem starostą ciechanowskim i z panem wójtem Opinogóry. Właśnie na tych prastarych ziemiach historycznego starostwa przecież opinogórskiego. Tak historycznie było. Witamy starostę ciechanowskiego i wójta Opinogóry. Witamy przedstawicieli władz samorządowych z ramienia Rady Gminy, Rady Powiatu, z panią przewodniczącą Rady Gminy. Bardzo serdecznie witamy wszystkich przedstawicieli zarówno państwowej, jak i ochotniczej straży pożarnej, a przede wszystkim druhów, strażaków, którzy pod swymi sztandarami zebrali się na tej dzisiejszej uroczystości. Cieszymy się, że ten nasz sztandar z Dzbonia niedługo dołączy i również będziemy mogli uświetniać i reprezentować w czasie uroczystości strażackich i państwowych tym sztandarem tę naszą ziemię. Bardzo serdecznie witam przedstawiciela władzy kościelnej w osobie czcigodnego księdza kanonika, który jest kapelanem Powiatowej Straży Pożarnej. Proszę, aby tę mszę świętą w naszej intencji zechciał sprawować razem ze mną. Nie można zacząć budować od teraz. Tak się nie da. Drzewo nie urośnie, jeśli w pierwej nie wypuści korzeni, jeśli ziarno nie wpadnie w ziemię. A my tą dzisiejszą uroczystością jednocześnie podkreślamy, że to ziarno, które kiedyś wpadło w ziemię, jest ziarnem chrześcijańskim, jest ziarnem wiary, bo Bóg, honor i ojczyzna zawsze szlachetnym zawezwaniem Polaka było. I nie można
w ramach i w imię tolerancji i wyrozumiałości którekolwiek z tych słów eliminować, bo niemodne, bo przeżyte. Bóg, honor, ojczyzna i ci druhowie, którzy tu są wśród obecni, wśród nas, wiedzą doskonale. I my tak samo w sercu swoim mamy zakodowane, że są wartości, o które trzeba walczyć ciągle, że nikt nas nie zwolnił z tego i zwolnić nie może z tej troski, umiłowania ojczyzny. Szanowni Państwo, kochani moi, jaka jest geneza przecież ochotniczych straży pożarnych? Kiedy ci strażacy założyli takie piękne mundury galowe, kiedy upadało jedno powstanie, potem drugie i Polska zniewolona była, podzielona pomiędzy mocarstwa, wówczas jedyną możliwością, w której Polak mógł założyć mundur, a nie był to mundur tego, który Polskę ograbił, zaborcy, tylko nasz własny mundur, to był właśnie ten mundur strażacki. Jedyny. Popatrzcie, szanowni druhowie, w jaką wielką historyczną wartość wchodzicie. Kiedy nie było Polski na mapie, kiedy pamięć o niej starano się wymazać, to Polak mógł defilować godnie i dumnie właśnie w tym mundurze strażackim. To Polska była wolna. Trzeba było budować tę wewnętrzną polskość i wewnętrzną wolność, która nie tylko w Jasnej Górze, ale również właśnie gdzieś tam w tych ochotniczych strażach pożarnych trwała. Sztandaru trzeba bronić. Kiedyś, gdy dowódca utracił sztandar, tracił życie. O tym też trzeba pamiętać. To nie jest taka uroczystość, kupili, wyhaftowali, poświęcili, jest. Nie. To jest znak waszej dumy, waszej godności. Dzisiaj, kończąc już tą wypowiedź, bardzo serdecznie dziękując jeszcze, uniżenie proszę. Brońcie i strzeżcie. I nie żałujcie siebie. Kiedy człowiek zaczyna żałować tego, co robi, traci sens życia. Jeśli coś robimy, to róbmy to z pasją, miłością i bez zostawiania sobie drobnych. Całym sobą. Lecz prawdziwy, choć zakryty, lecz prawdziwy, w tym najświętszym sakramencie, w tym najświętszym sakramencie, z nieba stawa w tym momencie. Boże, coś polskie przez tak liczne wieki otaczał blaskiem potęgi ich pały, coś ją osłaniał tarczą swej opieki od nieszczęść, które przygnę bić ją miały przed Twe ołtarze. Sław Panie.